Hej, tu Łowca Much i zapraszam Was już na trzeci unboxing na tym kanale. I to będzie pierwszy unboxing, gdzie będę odpakowywała same koniki. Tak, kanał o konikach i pierwszy unboxing wyłącznie z konikami. Wiecie co, właściwie to nawet nie. Mam tu jeszcze jedną paczkę z inną, zupełnie inną zawartością. Ale dobrze, mamy trzy koniki. Zacznę od tego, co mam już siłą rzeczy odpakowane, bo jest to prezent od pewnej przekochanej osóbki i z tego miejsca ją serdecznie pozdrawiam. Wezmę sobie podusie, żeby było wygodnie. Tak lepiej. A to i on. No czyż nie jest uroczy? No popatrzcie tylko na tę mordkę, no. Jest to wałach falabella najmniejszej rasy kuca na świecie. Ten model ze Schleichy to już wręcz kolekcjonerski rarytas, bo pochodzi z 2003 roku. I pomyśleć, że firma produkowała lepsze modele prawie 20 lat temu niż obecnie. Bo kucyk nie dość, że jest przeuroczy całym sobą i z tego powodu ochrzciłam go cukierkiem, to wykonany z dbałością o szczegóły i poprawne anatomicznie. Proporcje są doskonale zachowane. Wałach stoi spokojnie, zdaje się, że spogląda na coś z dziecięcym zaciekawieniem. Szczególnie podoba mi się rzeźba włosia, sierść jest tylko delikatnie zaznaczona na modelu. Jest on maści leopard z charakterystycznymi przypalinami na nogach i ciemniejszym pyszczkiem. Jego grzywa pierwotnie była koloru czegoś pomiędzy brązem a czernią, z zaśnieniami na końcówkach. Aktualnie przypomina raczej grzywę niektórych koni grullo i powiem Wam, że nawet bardziej mi się podoba w tej wersji. Wprost nie mogę się oprzeć temu słodkiemu wyrazowi pyszczka i gęstej grzywce opadającej na jedną stronę. Od razu poczułam do niej ogromny sentyment, więc zostaje u mnie w oryginalnym malowaniu, bo też nie lubię malować takich małych pierdół. Zawsze jest problem z dotarciem w maleńkie miejsca. Jakbym umiała pomalować oczy, to prędzej bym je sobie sama wydłubała. Ten maluch prawdopodobnie do końca życia będzie zdobił moją półkę, a ja już sięgam po kolejny model, również z prezentu na 18. I jest to klacz arabska. Ten model ze Schleichy z nieco późniejszego, lecz wciąż wybitnego rocznika, bo 2007. Wygląda niczym matka stadna wyjęta prosto z Janowa. Ma już wyraźniejszą strukturę sierści i lepiej zrobione kopyta, a przy tym nie ustępuje rzeźbą cukierkowi. Jedynie długa szyja może zaburzać równowagę wizerunku, ale co normalne u Arabów, podobnie jak szczupaczek kształt pyska. Klacz ma piękne, duże, czujne oczy i uszy. Siwka nie ma wiele cieniowania na ciele, za to grzywa i ogon są bardzo szczegółowe. Muszę też pochwalić wymiona, na których wzorowałam się m.in. osobiście przy rzeźbieniu własnej kopii. Jako że neremida jest raczej w średnim stanie, w przyszłości będę ją malować. Nie mam jeszcze pomysłu na maść, może wy jakiś podrzucicie, ale od zawsze wyobrażam ją sobie jako pasącą się klacz z głową prawie że tykającą ziemi i mam nadzieję, że uda mi się to marzenie zrealizować. Miałam ją już nawet wcześniej, ale sprzedałam ją wraz z 95% mojej kolekcji. Zrobiłam sobie takie wielkie czyszczenie i klacz pojechała do mojej koleżanki. Mówiąc szczerze, bardzo się cieszę, że ten model do mnie wrócił, bo jest to jeden z moich ulubionych starych Schleichów i super będzie dać mu drugie życie. I lecimy do kolejnej paczuchy. Tada! Na kto wiem, czekałam naprawdę z niecierpliwością, bo w niej jest medalion. Mój pierwszy medalion, moja pierwsza arka w kolekcji. W dniu sprzedaży ja dosłownie siedzę na komputerze z ręką na myszce, 15:59 i czekam. Czekam, aż będę mogła o 16:00 kliknąć ten magiczny przycisk wyślij. Siedziałam tam jak na szpilkach i tak samo siedzę teraz, więc nie przedłużając, zabieramy się za odpakowywanie Śpiulkolota. Bo wiecie, tak się nazywa ten medalion. Większość z Was już pewnie o nim tak słyszała. Już słyszę tutaj jakąś piankę. O, jest Śpiulkolot. Tak, pięknie wszystko owinięte papierem oczywiście. O matko, czemu ja się tak jaram jakimś konikiem? Boże, jak ja lubię takie farfocle. No, mam i sam medalion. Owinięty w folię bąbelkową. O mój Boże. Kurczę, ale on jest przecudowny, po prostu, no spójrzcie, jaki on jest cute, Boże, jaki on jest piękny. Ten medalion jest po prostu tak słodki, że ja tyję od samego patrzenia. O, tylko sobie podusie zmienię, bo tamta była niewygodna. O. Nawet mój kot przyszedł go podziwiać. Tak. Tak, ty jesteś słodszy, wiem,
W ogóle pierwszy raz mam do czynienia z Artist Resin i ona jest z jednej strony taka gładka, a z drugiej ma powierzchnię taką lekko chropowatą, podobną do powierzchni modelów koni. No wow, po prostu wow! Śpiulkolot to pierwszy medalion wyrzeźbiony przez jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą, osobę w tym hobby w Polsce, czyli Ulę z Koniki Ursz. Serdecznie polecam jej kanał wszystkim fanom modeli koni. Mi dostała się 12 kopia. Na boku jest numer i wyrzeźbiony podpis autorki. Jest mocno biały, to też widać na nim wszystkie poprochy. Ma trochę defektów, jednak jest to zupełnie normalne i do ogarnięcia podczas prepingu. Z tego co wiem, Śpiulkolot wciąż jest na sprzedaż, a u góry zostawię wam link do odpowiedniego filmiku. Medalion przedstawia drzemiącego spokojnie konia na łące. W tle fruwa sobie uroczy motylek, odbiegający raczej proporcjami od normy, a w dole powiewa trawka. Jednak w centrum naszej uwagi pozostaje klacz. Przyjęłam, że to ona, bo tak będzie wygodniej mi ją opisywać, a poza tym 3/4 moich prac było męskich, więc czas na wyrównanie statystyk. Jednym słowem jest przepiękna. Wyrzeźbiona ze szczegółami, ma bardzo fajny, rozluźniony wyraz pyska. Ma długą, wełnistą grzywkę, te włoski w uszach... miód cud. Może zastanawiałam się nad szyją, poza tym nie mam więcej uwag. W ogóle przepraszam, Olu, że tak bezczeszczę twoje bezcenne dzieło bez rękawiczek, ale obiecuję, podczas malowania już będę miała legitnie rękawiczki. Mam nadzieję, że mnie nie zjesz. Bo będzie oczywiście filmik z jego malowania, choć raczej nie prędko. Nie chcę wam tu obiecywać konkretnych dat, bo nie lubię składać pustych obietnic. Mogę potwierdzić, że to jest prawda, co mówią, że w okolicach 18 życie nagle rozpędza się do 500 km na godzinę. Ja czasami autentycznie wieczorami padałam na łóżko i nie miałam sił wstać. Także domyślacie się pewnie, że w takim stanie wolałabym nie wsiadać za kierownicę, tudzież siadać do malowania koników. To jest bardzo precyzyjna sprawa, a jeden błąd będzie kosztować cię kolejne kilka godzin poprawek, czego doskonałym dowodem jest jeden custom, na którym teraz pracuję. Oto i mały rozrobiaka. Włącznie z nim mam 4, nie czekajcie, 5. 5 zaczętych projektów na filmiki. Wszystkie dotyczą tworzenia rękodzieła, więc ich tworzenie zajmuje o wiele więcej czasu niż innych, a już czułam się po prostu w jakiś sposób winna i chcę wam dać jakiś konkretny materiał, bo naprawdę od dłuższego czasu nie było jakiegoś customa na przykład na moim kanale, a domyślam się, że takie filmiki po prostu sprawiają wam najwięcej radości. Ja również bardzo lubię je tworzyć, to jest dla mnie priorytet i mam nadzieję, że dacie radę jeszcze trochę poczekać. I tak podzielam waszą cierpliwość. Postępy z moich prac publikuję na bieżąco na Instagramie, także zachęcam gorąco do obserwowania. Więc razem z medalionem jest już 6 filmików, a poza tym jeszcze pierdyliard pomysłów w głowie. Moi drodzy, pamiętajcie, jeżeli macie jakiś niedokończony projekt, to najlepsze, co możecie zrobić, to... zacząć nowy! No, ale ja tu jeszcze mam taki śliczny certyfikat z Pyłkolota. Proszę bardzo, tak wygląda. Wiesz, to jest przecudowne. I mam tu jeszcze ISO dłuższy, jak zwykle pełen profesjonalizm. Niczego innego bym się zresztą od tej osoby nie spodziewała. Dziękuję ci bardzo, Ursza. Myślę, że jak na pierwszy medalion jest naprawdę wspaniały, nie masz się czym martwić. No, to została mi jeszcze jedna paczka. Zabieramy się za to kochanie. Po co ja odniosłam te nożyczki? Czy ktoś już poznaje ten słodki dźwięk? Tak? To jest nowy podkład, kolejna puszka. I tak to znowu Valejo. Mimo swojej niskiej wydajności zostajesz ze mną. Ogólnie rzecz biorąc, kupiłam go, kiedy tylko zdobyłam kasę po ostatnim zakupie, którym był podkład Citadel do wypróbowania. Ale niestety nie dość, że dosyć nierównomiernie się rozkładał, chociaż to raczej kwestia też mojego niedoświadczenia. Ale jednak z Valejo nie miałam takich problemów na samym początku już. To jeszcze produkt, powiedzmy, że nie odpowiadał swojemu opisowi. Powiecie, ja jestem prosty człowiek. Jak kupuję coś, co z nazwy jest białe, to oczekuję, że to będzie białe, prawda? No otóż nie! Citadel jest bardziej szary niż biały. A to mi się bardzo nie podoba, bo ja muszę potem nakładać jeszcze kilka warstw białej farby i to po prostu mija się z celem. To też spowodowało kolejne opóźnienia, no także... stary dobry Valejo znowu ratuje sytuację. I już mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się skończyć te projekty, które mam w toku. Nie zapomnijcie też zostawić tutaj dzwoneczka, to jest dla mnie świetna motywacja. Dziękuję ci serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Cześć!